Rozmowa dnia. Kamila Terpioł i nasz gość. A naszym gościem jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, witam panie prezydencie. Witam wszystkich. Spodziewał się pan, że to porozumienie z Mińska de facto okaże się fikcją? Znaczy, ja spodziewałem się, że ono może być fikcją, choć nie sądzę, żeby aż tak źle było. To jest jednak... Da się jeszcze uratować? Ja myślę, że to jest jakaś szansa na to, żeby choć chwilowy rozejm zapanował. Proszę pamiętać, że ten rozejm jest, czyli wstrzymanie walk nawet na kilka tygodni, kilka miesięcy, to jest mniej ofiar, a po drugie to jest szansa dla rządu ukraińskiego, dla władz ukraińskich, żeby skupić się na czymś innym niż wojna. Bo ten kraj jest w dramatycznej sytuacji, nie tylko na wschodzie, gdzie toczą się walki, ale także ze względów gospodarczych, finansowych, system bankowy trzeszczy. Władza, a doba trwa 24 godziny. Jeżeli spotyka się prezydent, premier, rząd, no to przecież oni zajmują się głównie tą sytuacją wojenną. Więc ja myślę, że ten oddech jest potrzebny Ukraińcom. Jeżeli na te kilka choćby tygodni ten rozejm by zadziałał, to jest jakiś kroczek, podkreślam, niewielki kroczek naprzód. Tylko, że co miałoby albo kto, panie prezydencie, spowodować, aby ten oddech, czyli ten rozejm, to zawieszenie broni było możliwe? Bo na razie rozejm został podpisany ponad tydzień temu. Miał obowiązywać od weekendu i walki nie ustały. No tak, ale wie pani, rozejmy mają to do siebie, że one zawsze trochę wchodzą z taką inercją, czyli ważniejsze jest, co jest dzisiaj. Jeżeli dzisiaj walki są skończone, no to byłaby dobra wiadomość. Zobaczymy, będziemy słyszeć. Oczywiście realizacja rozejmu jest możliwa wyłącznie ze względu na niezwykle silną presję ze strony Niemiec i Francji, którzy ten rozejm podpisywali. Unii Europejskiej, która nie podpisywała, ale popiera misję Merkelowej i Hollanda i Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ta presja będzie osłabiona, no to oczywiście można się liczyć z tym. A jest osłabiona? No jest osłabiona chociażby przez działania Viktora Orbana, o których wczoraj tu w Polsce dyskutowaliśmy. To wtedy należy się spodziewać, ja się obawiam takiego złego scenariusza, że Putin zdecyduje się iść dalej, żeby otworzyć sobie drogę na Krym, czyli następnym miejscem, które może być zdobyte przez separatystów, którzy przecież, jak mówi Putin, nie mają nic wspólnego z Rosją, co jest oczywiście cyniczną wypowiedzią szefa Rosji. Oni pójdą na Mariupol. Oni będą chcieli otworzyć drogę na Krym. No a wtedy mamy rzeczywiście dalszy ciąg tej wojny. No i wielkie pytanie do Zachodu. Jak chce zareagować na ten fakt złamania i rozejmu z Mińska i w ogóle złamania jakiegokolwiek słowa, które było w międzyczasie dane. Na razie nie ma pan takiego wrażenia, że Zachód nie wie, jak się zachować i cały czas się zastanawia? W związku nie wie, z tym oczywiście, pytanie, że gdzie nie jest wie. Donald Tusk, gdzie jest Federica Mogherini, gdzie jest Angela Merkel, znaczy, François Hollande? To są różne pytania. Dzisiaj do akurat Merkelowej i Hollanda nie możemy mieć pretensji, bo oni podejmują nawet próby dosyć, jak widać, trudne, czy nie chcę powiedzieć beznadziejne, ale to była jakaś ostatnia szansa, ten Mińsk 2. Gdzie jest pani Mogherini? To jest lepsze pytanie, bo ona powinna być w środku tych rozmów. Ona jako minister spraw zagranicznych, umownie mówiąc, Unii powinna być w środku. No myślę, że aktywność Unii musi wzmocnić Donald Tusk, który powinien być obecny, bo on reprezentuje, on ma tytuł reprezentowania 28 krajów. On powinien również przekonywać do tej aktywnej polityki w sprawie Ukrainy wszystkich partnerów. Czyli nawet jeżeli on nie pojechałby do Mińska, to uważam, że on powinien jechać po stolicach europejskich, także do Budapesztu, żeby przekonywać, że my nie możemy zniszczyć tego, co dzisiaj jest najpoważniejszym atutem Zachodu, czyli jedności, naszej politycznej jedności. Pani powiedziała, że nie wiadomo, co robić. To jest naprawdę dobre pytanie, bo nie wiadomo, co robić. Bo w gruncie rzeczy ta alternatywa, gdyby ją tak opisać bardzo wprost, jest taka. Albo stosować metody militarne, czyli wojna, albo próbować cały czas dialogu, wierząc, że ktoś się opamięta, czyli że Putin się opamięta. Zachód oczywiście jest ukształtowany pokojowo. Unia Europejska została stworzona nie jako organizacja wojenna, tylko ta, która właśnie po dwóch wielkich wojnach światowych buduje pokój. Więc w naturze liderów Zachodu, demokratycznie wybranych liderów Zachodu, jest pokój, a nie jest wojna. I tu oczywiście jest wielki dylemat, jak zmierzyć tę sytuację i jakich metod więcej użyć, żeby rzeczywiście nie doprowadzić do zupełnej tragedii. Więc odpowiedź na to, że nie wiadomo, co robić, jest taka: tak, bardzo trudno znaleźć dobre rozwiązanie tej sytuacji. Jak pan miałby doradzać w tej chwili gdzieś na przykład Donaldowi Tuskowi, czyli szefowi Rady Europejskiej? To bym powiedział tak, że po pierwsze trzeba prowadzić dialog.
trzeba dla tego dialogu z Rosją trzeba zapewnić rzecz podstawową, czyli jedność polityczną Zachodu. Zachodu to mówię nie tylko Unii Europejskiej, ale mówię także Stanów Zjednoczonych i Kanady. Kanada jest ważna, bo tam jest wielka diaspora ukraińska. I oni się zresztą zachowują bardzo, bardzo sensownie, Kanadyjczycy. Czyli trzeba być może zorganizować szybko szczyt w tym gronie w sprawach ukraińskich. Trzeba utrzymać sankcje, bo one jednak działają w sposób ostudzający na stronę rosyjską. Trzeba zastanowić się nad działaniami, które mogłyby w jeszcze większym stopniu wpłynąć na politykę rosyjską. Jeżeli można utrzymać, choć są to ceny w jakimś sensie rynkowe, ale też i spekulacyjne, niższą cenę ropy, to to jest istotny argument, którego rzeczywiście Rosja się boi. I trzeba rozmawiać. Ja jestem absolutnie zwolennikiem rozmów. Moim zdaniem być może trzeba wrócić do formatu genewskiego, czyli te rozmowy powinny się toczyć między Unią Europejską, czyli Tusk, Mogherini, plus może pani Merkel, bo one i Olambo są już zaangażowani. Stany Zjednoczone, czyli Kerry, premier Harper, czyli szef Kanady i w tym gronie rozmawiać z Moskwą i z Kijowem. Pytanie, czy Władimir Putin będzie chciał w takim gronie rozmawiać? No, jeżeli nie będzie chciał, to będzie pokazywał swoją prawdziwą twarz, bo na razie Putin dosyć umiejętnie gra. On gra tym, że jest gotów do rozmów, jedzie do Mińska, z drugiej strony na pytanie, czy on powie separatystom, żeby przestali walczyć, mówi, o czym wy mówicie, przecież ja nie mam na to wpływu. Po czym za chwilę mówi, nie, no dobra, powiem, żeby nie walczyli. A gra też spotykając się z Wiktorem Orbanem w Budapeszcie na rozbicie Zachodu? To była taka jego strategia? Ewidentnie. Ja uważam, że w ogóle w strategii rosyjskiej tym elementem, który jest być może nawet nie mniej ważny od Ukrainy, to jest osłabienie zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że większość strategów rosyjskich uznaje, że Unia Europejska jest bytem nietrwałym, że ona się nie utrzyma, że tu jest zbyt wiele wewnętrznych sprzeczności i zbyt wiele nacjonalizmów czy egoizmów narodowych, że będzie można doprowadzić do upadku Unii i oni by się z tego ucieszyli. Zresztą ich polityka zagraniczna wobec Unii Europejskiej zawsze była zdywersyfikowana. Oni prowadzili tak naprawdę, mówię o Rosji, 28 bilateralnych polityk z krajami członkowskimi, plus ta jedna, 29 z Brukselą, która była najmniej ważna. Więc ja myślę, że my powinniśmy mieć tego świadomość, Orban powinien mieć tego świadomość i dzisiaj, jak mówię, z politycznego punktu widzenia, jeżeli nawet nic innego nie uda się zrobić, to utrzymanie jedności Zachodu jest wartością najwyższą, jest wartością, której osłabienie spowoduje, że właściwie nie mamy o czym gadać. Wiktor Orban, czyli wspomniany premier Węgier, który wczoraj był też w Warszawie, mówił tak: jedność Europy jest ważna, ale gdy Europa nie ma siły, to trudno jest tę jedność zachować. W Europie nie ma silnych przywódców, którzy odważyliby się powiedzieć, że projekt Unii Europejskiej się zatkał. No tak, ale Orban poprzez swoje działania nie pomaga w odetkaniu, że użyję tego języka, tego problemu. Może nie wierzy w siłę. No ale jeżeli nie wierzy w siłę, no to po pierwsze, dlaczego wpisywał się w Unię? Dlaczego? To jest, z Unią jest tak, że wygodnie jest brać wszystkie beneficja z Unii Europejskiej, a bardzo niechętnie się pomaga Unii w momencie, kiedy trzeba pomóc. Ktoś to kiedyś dobrze powiedział, że w Europie, w wielu krajach, na Węgrzech to dzisiaj widać najbardziej, jest tak zwana nacjonalizacja zysków z Unii Europejskiej i europeizacja problemów, które ma Europa. Więc jeżeli dla Orbana problemem jest to, że Europa nie jest silna, to niech on ją wzmacnia, nie osłabia. Ponieważ jeżeli Europa ma kłopoty, a ma kłopoty, poszczególne kraje będą ją osłabiać, no to na końcu będzie fiasko. No to jest tak proste, że właściwie nie ma o czym dyskutować. A myśli pan, że właśnie to wczoraj Viktor Orban usłyszał z ust premier Ewy Kopacz i że został przywołany do porządku? Nie wiem, czy został przywołany do porządku. To jest bardzo silny, to jest bardzo silny i pewny siebie polityk. Wygrał, co było widać też wczoraj. Wygrał trzy kolejne rundy wyborcze. Twardą ręką, że tak powiem, prowadzi Węgry do kolejnych zwycięstw swojej partii, zmieniając konstytucję i tak dalej. Więc nie wiem, natomiast wydaje mi się, że takim symbolicznym argumentem, który dobrze zabrzmiał, to jest wezwanie Węgrów do solidarności. Ponieważ dzisiaj wykazanie solidarności europejskiej kosztuje mniej niż wykazanie solidarności przez Polskę w 1956 roku, gdzie byliśmy tak samo zagrożeni interwencją radziecką, a jednak Polacy potrafili upomnieć się o Budapeszt, o mieszkańców Węgier, o Imre Nagya, który jest wielkim bohaterem dla Viktora Orbana. Więc ja myślę, że przywołanie tej zasady, takiej zupełnie fundamentalnej solidarności miało sens i tu myślę pani premier wykonała zadanie. To jeszcze krótko w tym temacie zapytam, czy pana zdaniem powinna być wysłana misja Unii Europejskiej na Ukrainie? Wiemy, że o taką wnioskował Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy, w rozmowie z Donaldem Tuskiem telefonicznej. No tak, ale cały czas mówimy o misji, tak rozumiem, mówi Poroszenko,
tylko, która by była w stanie kontrolować owo zawieszenie broni. Mówi się o misji policyjnej, mówi się o misji OBWE, być może Unia Europejska. Unia Europejska ma pewne instrumenty, choćby związane z instytucjami, które zajmują się tą współpracą policyjną czy współpracą graniczną. Trzeba szukać rozwiązania. Jeżeli tam na granicy obwodów Ługańskiego, Donieckiego nie pojawią się międzynarodowi obserwatorzy, którzy będą mogli powiedzieć wprost, co się dzieje, to obawiam się, że my tej sytuacji nie opanujemy. Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił odwołanie Polski i wydał ostateczny wyrok w sprawie tajnych więzień CIA. Musimy zapłacić dwóm więźniom, Palestyńczykowi i Saudyjczykowi, którzy twierdzą, że byli torturowani w Polsce, w starych Kiejkutach. Według pana powinniśmy zapłacić i wykonać ten wyrok? Mam zasadę, której się trzymam już bardzo wiele lat, szczególnie kiedy byłem prezydentem, że ja w ogóle nie komentuję werdyktów, szczególnie ostatecznych werdyktów sądów. Mam oczywiście w tej sprawie swoje zdanie, ale przyjąłem zasadę, że nie komentuję i będę się trzymał. Czyli musimy go wykonać? No, wynika z prawa, które przyjęliśmy, które podpisaliśmy, że musimy wykonać. Ale niektórzy mówią, że to absurd płacić terrorystom. Pani pozwoli, że będę się trzymał swojej zasady. Nie komentuję werdyktów, a szczególnie ostatecznych werdyktów sądowych. Komentując ten werdykt, za to marszałek Sejmu Radosław Sikorski z Platformy mówił, że mamy skutki nadgorliwości w podejmowaniu decyzji politycznych wiele lat temu. Jak rozumiem, to skierowane do pana. No, do ówczesnych władz, w tym do mnie, ale ja powiem tak, nie wolno dyskutować o tamtej sytuacji historycznie, czyli my nie możemy z dzisiejszej perspektywy decyzji sądu w Strasburgu, która została podjęta, dyskutować o konieczności walki z terroryzmem w owym czasie. Myśmy chcieli, byliśmy zdecydowani walczyć z terroryzmem, wspomagać naszych sojuszników, przede wszystkim amerykańskich, ale nie tylko. Była współpraca wywiadowcza, pogłębiona. Przecież nikt nie mówił wtedy o torturach. Polska nigdy nie wyraziła zgody na tortury. W ogóle temat tortur pojawił się bodajże w roku 2006-2007, pod koniec kadencji George'a Busha, kiedy ja już nie byłem nawet prezydentem. To wtedy gdzieś tam zostało ujawnione. Gdyby ktokolwiek zapytał ówczesne polskie władze, czy jakiekolwiek polskie władze, pozwólcie nam w Polsce kogokolwiek torturować, odpowiedź byłaby zawsze jednoznaczna. To jest niemożliwe i w ogóle niech się pan puknie w czoło. To jest niezgodne z jakimikolwiek normami międzynarodowymi. Więc w roku owym, kiedy podejmowaliśmy decyzję, to była walka z terroryzmem, to była wyższa konieczność płynąca z tej walki, która przyszła w nieznane. Oczywiście, że to była słuszna decyzja i więcej pani powiem, nie wyobrażam sobie kogokolwiek, który by podejmował inne decyzje, nie wiedząc, co może się wydarzyć za chwilę. Przecież po atakach na Waszyngton i na Nowy Jork, myśmy nie wiedzieli, co będzie dalej. Przecież następny mógł być każdy dowolny punkt w świecie. Ale był w tym wszystkim może taki błąd naiwności, czyli za bardzo zaufaliśmy my, jako władze i pan jako prezydent Stanom Zjednoczonym, oddając część naszego terytorium. No ale jaką część terytorium? Oddaliśmy jeden obiekt, w którym służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych prowadziły swoje działania. Jak słyszę część terytorium, to za chwilę powie, że oddawaliśmy województwa albo niemalże Donieck i Ługańsk. No, niewielką to jest część, takie właśnie jeden budynek, gdzie oni prowadzili działania, które miały służyć walce z terroryzmem, miały pomóc w uzyskaniu informacji, które będą nas broniły przed kolejnymi atakami. Dlatego, że wtedy wspólnym wnioskiem wszystkich liderów, choćby natowskich, proszę pamiętać, że te decyzje odbywały się w ramach decyzji NATO. Bo po atakach na World Trade Center po raz pierwszy wykorzystano artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który mówił, że jeżeli jeden kraj natowski jest zaatakowany, inne są zobowiązane udzielić wsparcia. I przecież tego dotyczyły ówczesne dyskusje, tego dotyczyły działania. O szczegółach nikt nigdy nie był informowany, bo i nie ma takiej potrzeby. Tak jak i dzisiaj. Dzisiaj przecież o działaniach wywiadowczych ani premierzy, ani prezydenci nie są informowani o każdym działaniu, bo to jest specyfika działania służb wywiadowczych. Trwa kampania prezydencka w naszym kraju. Panie prezydencie, w takim razie chciałam zapytać, jak pan ocenia kandydatkę Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Magdalenę Ogórek. Ją jako osobę, ale także prowadzoną przez nią kampanię, niektórzy mówią, dziwną, bo nie udziela się ta kandydatka. Wie pani, kampania się rozpoczęła. Ja patrzę na to z takim spokojem doświadczonego człowieka, który przeszedł dwie kampanie prezydenckie, dwie zwycięskie kampanie. Niech to się rozkręci. Jeżeli pani mnie zaprosi za ale miesiąc... Ale czasu jest niewiele. No jakże na to rozkręcanie. Do maja, to jeszcze jak za miesiąc już pani mnie zaprosi, to będę mógł więcej powiedzieć, a dzisiaj pozwolę sobie dać kandydatom szansę. Niech się rozwijają. Także tym młodym, rozumiem, bo... Wie pani, to, że to są wybory szczególne dla
dlatego, że to jest taki moment historyczny, w którym z jednej strony mamy zdecydowanego faworyta wyborów, to jest urzędujący prezydent, który w gruncie rzeczy prowadzi batalię nie tyle czy wygra, tylko czy wygra w pierwszej turze. Natomiast to, że nie występują, co jest nowością w polskiej polityce, liderzy polityczni, obozów politycznych, no to to trzeba złożyć na karb tego, że za kilka miesięcy później są wybory parlamentarne, a większość partii, no, liczy pieniądze, które ma, a liderzy liczą własną energię. Proszę pamiętać, że ci liderzy w dużej mierze to są starsi panowie, czy Jarosław Kaczyński, czy Leszek Miller. No to gdyby oni mieli zacząć kampanię w styczniu, a skończyć w listopadzie, no to jest bardzo trudne zadanie. Więc pojawiła się grupa młodych kandydatów, co też niesie pewną nadzieję, bo ja uważam, że w Polsce prawdopodobnie rok 2015 będzie cezurą dla tego pokolenia, nazwijmy, okrągłostołowego. Proszę zauważyć, 25 lat w gruncie rzeczy na szczytach polskiej polityki mamy ludzi, którzy pojawili się w końcówce lat 80. A czas biegnie nieubłaganie. Nikt tego nie oszuka. W związku z tym ja myślę, że zmiana pokoleniowa w polskiej polityce musi się dokonać. Ale to nie przekreśla rangi tych wyborów. Nie, w najmniejszym stopniu wybieramy głowę państwa. Byłem prezydenta i myślę, że pojawią się również w tej kampanii i poważne dyskusje. Natomiast chcę powiedzieć jedno, że zmiana pokoleniowa, myślę, zbliża się w polskiej polityce, tylko oby ona była nie na gorsze, bo to, że nie będzie na lepsze, to już wiem. Nie ma szansy. Na lepsze nie będzie, ponieważ niestety nie widzę takich talentów jak te, które rodziły się pod koniec lat 80., ale modlę się o to, żeby nie była to zmiana na gorsze. Powiedział pan o poważnej debacie, trwa. To jest taki też chyba nasz zwyczaj w trakcie kampanii wyborczej, debata o debacie. Czy taka debata kandydatów na prezydenta przed pierwszą turą powinna się odbyć według pana? Ja myślę, że na czele tą dyskusję o debacie trzeba odrzeć z jakichkolwiek złudzeń. Nie ma powodów, żeby urzędujący prezydent decydował się na debatę z wielką ilością kandydatów, bo to jest nierównoprawna decyzja. Bo co to oznacza? Że ten prezydent broni swoich pozycji, a wszyscy konkurenci go atakują. Tych konkurentów będzie, nie wiem, 5, 6, 7, 10. Zobaczymy, ilu się zarejestruje. Więc ja myślę, że prezydent skorzysta z tego prawa, żeby powiedzieć jasno. Ja jestem człowiekiem znanym, poznajmy poglądy moich kontrkandydatów. Czy debata między kontrkandydatami się odbędzie? Ja uważam, że powinna się odbyć. To byłoby interesujące. Choć ale oczywiście, bez udziału prezydenta. Prezydent będzie czekał do drugiej tury i w drugiej turze, jeżeli ona będzie. A będzie? Może być. Ja bym dzisiaj oceniał, że jest szansa równo 50 na 50. To wtedy oczywiście ta debata nie tylko jedna. Myślę, że co najmniej dwie, a może i trzy, bo jedna musi być poświęcona sprawom wewnętrznym, druga powinna być poświęcona sprawom zagranicznym, a trzecia, co Amerykanie bardzo ładnie robią, powinna być taką dyskusją z ludźmi, czyli na pytania właściwie wszystkie z sali, ale już nie dziennikarzy, tylko z sali, które by dotyczyły właściwie wszystkiego, także i życia prywatnego kandydatów. Więc ja myślę, że jak będzie druga tura, to nas czeka. Natomiast debata między tymi challengerami, jak to się mówi w boksie, powinna mieć miejsce teraz, dlatego że w sumie w większości z nich nie znamy. No proszę pamiętać, że na liście kandydatów jest pan Kukiz, jest pan Deska, jest Magda Ogórek, jest Andrzej Duda. No, ciekawe postacie, ale w końcu nieznane ciągle jeszcze. I tą debatą o debacie kończymy. Bardzo dziękuję. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski był gościem rozmowy dnia. Dziękuję i życzę udanego weekendu. Sygnały dnia, 7:35.